Dzisiaj podczas sesji uprawowej Uprawa i Technika 1 rozmawiamy m.in. o tym, co to znaczy, że gleba jest odporna na stres. Ze mną jest pan profesor Stanisław Piet z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu. Nie będziemy używać słowa stres, ale będziemy używać raczej określenia kondycja gleby. Jak właściwie powinniśmy uprawiać taką glebę, żeby ona była w dobrej kondycji i nie wykazywała tego stresu? Użyję tego słowa, bo to jest takie tutaj, dobrze określa tutaj tą całą kwestię, o której chcemy rozmawiać. Tak, no bo gleba, która nie jest w dobrej kondycji, to raczej wywołuje stres u nas, u rolników. No bo potem w trakcie żniw coś nam nie pasuje, nie tyle leci nam na przyczepy, ile żeśmy oczekiwali. Czyli możemy mówić o czynnikach stresujących właściwości gleb, ale właściwie prawidłowo powinniśmy mówić o kondycjonowaniu czy o kondycji gleb. Co należałoby uznać za najważniejsze? Po pierwsze, moim zdaniem, świadomość, co wywołuje zaburzenia prawidłowego funkcjonowania gleby, czyli co wywołuje utratę prawidłowej kondycji gleb. Właściwie w rolnictwie funkcjonuje pojęcie żyzności. Tak, to jest takie tradycyjne, czyli innymi odzwierciedlające kondycję gleb. Co powinniśmy mieć na uwadze? To nie jest jeden czynnik, czy to nie jest jeden zabieg. Musimy pamiętać, że na kondycję gleb wpływa cały ciąg naszego postępowania, od zabiegów agrotechnicznych, nawozowych, sposobu ochrony, zmianowania, zagospodarowania materii organicznej. To nie jest jedna rzecz. To jest cały ciąg, można powiedzieć, od początku do końca, a równocześnie mając świadomość, że nasze gleby, jakie uprawiamy w Polsce, nie są glebami, które są glebami naturalnie, jeśli tak można powiedzieć, przyzwyczajone do uprawy. Nasze gleby pochodzą z gleb poleśnych, odwodnionych terenów. No i największy problem w naszej części Europy to fakt, że mamy gleby kwaśne, czyli pochodzenia polodowcowego. Stawiając sobie pytanie, jakie elementy musimy brać pod uwagę w celu zapewnienia odpowiedniej kondycji gleb, wymieniłbym co najmniej cztery czynniki. Po pierwsze, utrzymanie odczynu gleb, o czym bardzo często się zapomina. Po drugie, dbałość o materię organiczną, a w szczególności wykorzystanie nawożenia organicznego. Z tym jest kłopot, w bilansie nam brakuje, ale tutaj mamy pewien element zastępczy w postaci międzyplonów. Pozostawienie resztek pożniwnych i racjonalne zagospodarowanie, tak żebyśmy ich nie wywozili lub biologicznie nie spalali, czyli nie dawali nadmiaru azotu, a wręcz bym ograniczył dawanie azotu na resztki pożniwne, i zrównoważone nawożenie. Zapominamy o problemie, że jeżeli dajemy jednego składnika zbyt dużo, mam tu na uwadze przede wszystkim azotu, to pozostałe składniki pokarmowe niezbędne dla normalnego funkcjonowania całego życia biologicznego i w tym roślin są pobierane w efekcie degradacji próchnicy. I kolejny element to, proszę państwa, istotnym jest zmianowanie, czyli wprowadzenie różnych gatunków roślin. Dostarczając jednego składnika w postaci materii organicznej do gleby w monokulturze, uniemożliwiamy rozwój szeregu drobnoustrojów w glebie, które są istotne na przykład dla ochrony roślin. I na końcu, co jest niezbędne, wprowadzenie w większym stopniu naturalnych metod ochrony roślin w oparciu o biologiczne środki ochrony roślin nacelowane na wybrane patogeny. Na wybrane patogeny, jest ich wprawdzie na rynku niewiele, czy to w oparciu o grzyby, czy o bakterie, czy o wirusy, tak żebyśmy zwiększyli sobie pulę środków ochrony roślin, która to w dniu dzisiejszym nie jest wystarczająco uzupełniana przez syntetyczne środki ochrony roślin. No i podtrzymywanie aktywności biologicznej gleb, w miarę możliwości mykoryza, preparaty regulujące tempo wzrostu, najczęściej do listy. I bardzo często zapominane nawożenie mikroelementami. To by było chyba tyle. Panie profesorze, wspomniał pan o międzyplonach.
Ja chciałbym zapytać o te międzyplony od strony rolnika, który musi uprawiać orkowo, no bo ma taki park maszynowy, wiadomo, że to są ogromne inwestycje w sprzęt, żeby sobie pozwolić na uprawę bezorkową. I teraz, gdyby nie jest to pewnie proste, a właściwie nie jest na pewno, gdyby mógł Pan podać jakąś taką krótką receptę, jak taki międzyplon dobrze w agrotechnice orkowej zrobić, żeby go nie zmarnować. Z międzyplonami jest problem, to znaczy, jeśli popatrzymy, jak gospodarowali nasi dziadkowie, to dla nich to było normalne. Dla nich to było normalne. Dzisiaj jakby zapomnieliśmy, jak to wprowadzać. Więc moim zdaniem istotą międzyplonu jest to, że mamy w miarę krótkim okresie czasu zagospodarować obszar uprawowy i wprowadzić mieszankę roślin. I proszę Państwa, nie o to chodzi, żeby wprowadzić byle jaką mieszankę. Mamy stosunkowo krótki okres wegetacji, więc dobrze jest wprowadzić czy to zboża, jeśli i powinniśmy wprowadzić rośliny bobowate. Nie jest to olbrzymia ilość materii organicznej i azotu związana w tym międzyplonie. No bo to w sumie, biorąc pod uwagę współczynnik reprodukcji materii organicznej, to będzie 100 kilkadziesiąt kilogramów na hektar, czyli niewiele, zgadza się Pan, ale to jest praktycznie za darmo. Jeżeli na rynku funkcjonują preparaty o astronomicznych cenach, które podobno mają nam zastąpić nawożenie organiczne, to uważam, że to nie jest niewielka cena. Proszę Państwa, podstawowym elementem zagospodarowania resztek, jeżeli nie pozostają przez okres zimowy, bo wtedy mogą służyć jako idealna ochrona i zatrzymywanie śniegu, i jeżeli chcemy je wykorzystać i pole w okresie jesiennym, jest rozdrobnienie. Rozdrobnienie tych resztek niekoniecznie muszą być przyorane, w większości przypadków niekoniecznie, ale co najmniej wymieszane. Czyli talerzówka, kultywator, to jest optymalne zagospodarowanie. Jeżeli mamy systemy upraw bezorkowych, no to również w systemie pasowym po rozdrobnieniu jesteśmy w stanie wsiać rośliny wykorzystywane jako międzyplony. Jest to na pewno temat, który się będzie cały czas przewijał. Więcej o tym oczywiście będziemy jeszcze rozmawiać. Państwo przeczytacie o tym na naszych łamach. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.